Chrystus, mam na imię Agata. Byłam na mszy uzdrowienie i osoby posługujące w odnowie w Duchu Świętym mówiły, że jeżeli ktoś chce być uzdrowiony, to one pomodlą się wstawienniczo. Wyszliśmy przed ołtarz i trzeba było powiedzieć Panu Jezusowi, co chcemy, żeby uzdrowił. Ja wtedy miałam problemy ginekologiczne. I pamiętam taki moment, że Pani z odnowy powiedziała, że na to uzdrowienie trzeba poczekać. Jakiś czas minął i pamiętam, że słyszałam taki głos w swoim sercu: jesteś uzdrowiona. I wszystkie problemy ustąpiły. I tutaj też na tym mszy uzdrowienie, 2 miesiące temu, też była taka modlitwa wstawiennicza, było nakładanie rąk i ja już wiedziałam, że Pan Jezus uzdrawia właśnie dzięki takiej modlitwie wstawienniczej. Poszłam, prosiłam, żeby nałożyła mi osoba ręce, powiedziałam, że mam problemy z kręgosłupem szyjnym i Pan Jezus też mi uzdrowił ten kręgosłup. Chwała Tobie, Panie. Chwała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam na imię Małgosia. W tamtym roku, w sierpniu, Bóg mnie dotknął na jednej z właśnie z modlitw o uzdrowienie i Bóg uzdrowił mnie z silnych bólów głowy. Podczas modlitwy wstawienniczej było poznanie, że osoby, których Bóg chce dotknąć i uzdrowić, będą miały spoczynek w Duchu Świętym. I ja ten spoczynek miałam i faktycznie zostałam dotknięta, uzdrowiona, choć tego od razu nie odczułam i nie przyjęłam, bo mimo tego, że było takie poznanie, ja cały czas miałam te silne bóle głowy i tak zaczęłam sama po ludzku właśnie myśleć, a dlaczego Bóg mnie przecież uzdrowił, a ten ból nadal jest, czy on nie powinien już zniknąć, minąć. Taka wewnętrzna walka duchowa trwała 2 tygodnie, gdzie w końcu padłam na kolana, przeprosiłam Pana Boga, powiedziałam: tak, przyjmuję, Panie, to uzdrowienie i wierzę, że mnie uzdrowiłeś, bo poszłam do spowiedzi, wyznałam wszystko, przeprosiłam i następnego dnia ból minął i do tej pory nie powrócił, więc chwała Panu.